Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do wysłuchania i obejrzenia astrologicznej prognozy na maj. To, co się zdarzyło, czy dzieje jeszcze na naszych oczach w ostatnich miesiącach, latach, proces jakby powrotu do takich twardych bardzo procesów społecznych, globalnych, typu nacjonalizm, jakby widzimy kryzys państw, kryzys globalizacji, otwarcia świata, zamykanie granic. Wydaje się, że świat jakby odwrócił kierunek w jakąś stronę totalnego rozczarowania tym, co było. Wiele osób się obawia w związku z tym, tak jakby narastały coraz większa konfrontacja, fala populizmu, szaleństwa, które się rozlewa po wielu ludziach i państwach, i wybory ostatnich lat dały nam do zrozumienia, jakby był jakiś niesamowity kryzys, jakby świat zmierza w jakimś złym kierunku. Skąd się to wzięło? Skąd ta fala? Skąd to zjawisko? To jest takie pytanie, oczywiście, które się nałożyło na kwestie polityczne, czy to upadek Unii Europejskiej, upadek liberalizmu, koncepcji jakby, a to wcale nie jest takie oczywiste. To nie jest też, nie możemy tak patrzeć na to w takich kategoriach, takiej tragedii, takiej katastrofy, która by się tu działa na naszych oczach. To wszystko jest, gdybyśmy popatrzyli na to w bardziej szerszym kontekście, takim bardziej historycznym, to zobaczylibyśmy, że to nie jest pierwszy raz w dziejach ludzkości. Żyjemy w czasach niezmiernie intensywnego, szybkiego tempa rozwoju. Wiele spraw dzieje się niezwykle szybko. Zmiany są niesamowicie intensywne. Wielu ludzi po prostu nie nadąża za tymi zmianami. Te zmiany za wielu ludzi okazały się zbyt szybkie, zbyt intensywne. Świat, który znali, stary, bezpieczny, pewnych tradycji, pewnych zasad, tych rytuałów, które gdzieś tam znaliśmy, no totalnie na ich oczach się rozwalał. No między innymi dlatego, że Polacy przyjechali do Wielkiej Brytanii i nagle Brytyjczycy, którzy uważali, że tutaj są wielkim mocarstwem i oni sobie to prawdzie mocarstwo może stracili, ale nadal to przekonanie jest. Nagle tutaj się pojawia masa ludzi w innym języku, inaczej się zachowujących. No i pojawia się zagrożenie. W Stanach Zjednoczonych biali amerykańscy tradycyjni protestanci obserwują, że ich świat upada, że kobiety domagają się praw, że rzeczywistość, którą znali, no przemija na ich oczach. No więc wielu ludzi się poczuło po prostu niesamowicie zagrożonych tym, co się dzieje. Więc pojawiła się reakcja, sygnał zwrotny. Jeżeli mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z ogromnym postępem, zwłaszcza w ostatnich tak mniej więcej 20-30 latach, gdzie proces globalizacji ogromnie przyspieszał, to teraz po przejściu kwadratury Plutona z Uranem, która tu miała miejsce w latach 2012-2015, włączyły się mechanizmy reakcji, włączyły się mechanizmy wsteczne, blokady, jakby czegoś, co wyhamowuje te trendy. Dlatego jakby pojawiają się nurty takie antyglobalistyczne i po lewej, i po prawej stronie. Po lewej stronie widać to w postaci antyglobalizmu lewicowego, lewackiego, marksistowskiego, który uważa, że kapitalizm jest zły, że to kapitalizm, wolny rynek, wielkie korporacje niszczą tu kraj, że to jest samo zło. Oczywiście to nie są pierwszy raz, tego typu resentymenty się pojawiały wielokrotnie, zwłaszcza w okresach ogromnego postępu modernizacji. Takie rzeczy mają miejsce i teraz ma miejsce to samo. Ale zauważmy, globalizacja, która jest tak od czci i wiary odsądzana przez i prawicę, i lewicę, tą skrajną prawicę i skrajną lewicę. Właściwie podział na lewicę, prawicę już w tej chwili przestaje mieć sens. Tradycyjna lewica, taka prospołeczna, w tej chwili jej hasła przechwytuje radykalna prawica, populiści, którzy mówią podobne rzeczy i w rozdawnictwo okazuje się, że w rozdawnictwie są jeszcze lepsi niż lewica. Prawicowa, radykalna taka, wydawałoby się, to co kojarzymy z prawicą, czyli państwo, władza, system, urzędy, ona zmierza w kierunku jakiegoś właśnie populizmu takiego prorobotniczego, prosocjalnego, niszczącego system, czyli takie, czyli obie te strony bardzo takie kontestujące obecną rzeczywistość i to, co się dzieje dookoła, bardzo mocno się odzywają, czyli takie antysystemowe ruchy. No, ale gdy globalizacja przyniosła wiele dobra,
Ona przyniosła ogromne korzyści, przede wszystkim takie, że na świecie miejsca, w których było mnóstwo biedy, była bieda, bezrobocie, beznadzieja, one ożyły. Globalizacja zawsze jest korzystna dla ekonomii. I tak było w XIX wieku. W XIX wieku, który był pierwszą taką wielką falą globalizacyjną, przyniósł taki, no to był ten, to była ta Belle Époque, to był ten złoty czas, taki bardzo dobry, bardzo pomyślny, który się zaczął sypać gdzieś pod koniec XIX, na początku XX wieku. I to od 1901 roku do 1910 roku miała miejsce seria mocnych, bardzo twardych opozycji między planetami pokoleniowymi. Opozycje Urana do Plutona i Urana do Neptuna, które to planety spowodowały właśnie nasilenie się takich nurtów bardzo radykalnych, antysystemowych, populizmu, nacjonalizmu. No to były czasy poprzedzające wybuch I wojny światowej i rewolucji radzieckiej, więc widzieliśmy, że te wydarzenia, właśnie sygnowane tymi wydarzeniami, tymi astrologicznymi układami, wywołały takie potężne napięcia, takie potężne wstrząsy, które w efekcie doprowadziły do wielkiej tragedii. Rewolucji pierwszej wojny, rewolucji październikowej, potem II wojny światowej. Potem w 1932, między 1932 a 1934 miała miejsce kolejna seria bardzo twardych aspektów, kwadratury Urana z Plutonem. No właśnie, dokładnie tych samych planet, które robiły kwadratury w latach 2012-15. Czyli mamy analogię, a to były 1932-34, ciarki po plecach naprawdę nam się robią, kiedy przypomnimy sobie, co to były za lata. Początek dwóch wielkich, totalitarnych procesów. Po pierwsze, w Niemczech Hitler przejmuje władzę, ustawy norymberskie, 1933 rok, a w Rosji zaczyna się okres wielkich czystek, głód na Ukrainę, Stalin przykręca śrubę, pokazuje, co tak naprawdę potrafi i czego chce, więc mamy mroczne czasy. I to są właśnie czasy, kiedy szowinizm, populizm, nastawienie przeciwko innym zaczyna odgrywać taką rolę straszną, destrukcyjną, potwornie złą. I teraz mamy podobne procesy, podobne zjawiska, podobne emocje się ujawniają. Więc naprawdę nie jest to zbyt wesołe. Mamy analogię z tymi latami 30. Czy będzie podobnie? Bo wielu ludzi się naprawdę boi wojny. Teraz ostatnio się zaczyna straszenie wojną koreańską, czyli konfrontacja, która się pojawia na tym polu. Strachów mamy dużo. Żyjemy w czasach, gdzie media elektroniczne odgrywają fatalną rolę. Gdzie mówi się o czymś takim, o powrocie jakby średniowiecza do mediów, czyli media stają się, wyciągają najbardziej paskudne, ponure, ohydne emocje. Wystarczy zobaczyć sobie komentarze na jakimkolwiek artykule, gdziekolwiek, jakimś tekście. Zaczyna się fala hejtu, nienawiści. Najgorsze emocje ujawniają się właśnie na tych resentymentach. Utraty kontroli, utraty poczucia bezpieczeństwa, bo świat się tak szybko zmienia. On się teraz, ten proces zmian powstrzymuje na tych aspektach, ale jego się nie da zatrzymać. Nie da się zatrzymać globalizacji, tak jak nie da się zatrzymać postępu, nie da się zatrzymać postępu technologicznego. W XIX wieku dorożkarze, widząc pojawiającą się kolej, czy później motoryzację, byli załamani. W XVIII wieku tkacze brytyjscy, angielscy, widząc rozwój przemysłu, byli załamani, ponieważ tracili swoje miejsca pracy, ten bunt ludystów tak zwany. Czyli niszczyli warsztaty, niszczyli przemysł, niszczyli urządzenia, ale tego się nie da zatrzymać. Nie da się zatrzymać globalizacji. Globalizacja idzie w kierunku cały czas, ten postęp trwa i trwać będzie i tego się nie zatrzyma. Tak samo z Unią Europejską. Ci wszyscy, którym się wydaje, że Unia Europejska się rozpada, że będzie powrót państw narodowych, nie będzie. Zapomnijmy o tym. Nie ma takiej możliwości. Co jest bardzo ciekawe, ponieważ koncepcja nacjonalizmu. Nacjonalizm narodził się w połowie XIX wieku, mniej więcej w okresie Wiosny Ludów. Była to koncepcja bardzo romantyczna, to były czasy romantyzmu. Nacjonalizm
był bardzo postępową, nowoczesną, dzisiejszym językiem mówilibyśmy lewicową ideą. Przecież to ci rewolucjoniści, którzy chcieli wyzwalać narody spod uciemiężonych władzy tych cesarstw, arystokracji, oni tak chcieli. Nacjonalizm był bardzo postępową ideą, nie był skierowany przeciwko innym. Taka walka niszczycielska, że ci jesteś gorsi, niszczyć, zabijać, mordować inne narody. Tego nie było. Nacjonalizm był ruchem takim narodowo-wyzwoleńczym, moglibyśmy powiedzieć. Potem dopiero zaczął się degenerować i teraz dzisiejszy nacjonalizm jest w zasadzie takim nurtem, który zakłada, że moja rasa, mój naród jest wyższy, lepszy niż inni i takie plemienne bardzo myślenie. Oczywiście w skrajnej wersji, którą znamy z XX wieku, czyli w postaci faszyzmu, nazizmu i innych teraz form, które mają ten populistyczny element. Więc widać, że się odtwarzają te nurty. Dla pocieszenia możemy powiedzieć, że w latach 2026-28, czyli już całkiem niedługo z punktu widzenia astrologii, będzie miało miejsce bardzo harmonijny trygon Urana z Plutonem, czyli jest nadzieja na to, że to szaleństwo, które teraz widzimy, zresztą zauważmy, już się zaczyna na świecie ta fala populizmu, szaleństwa nacjonalistycznego takiego zaczyna słabnąć. Po wyborach w Austrii wygrał prezydent lewicowy, jakiś tam zielony, z partii zielonych. W Holandii Geert Wilders osiągnął słaby wynik. We Francji w pierwszej turze Macron wygrywa. No i wszystko na to wskazuje, że raczej wygra te wybory. Marine Le Pen jest za słaba jednak na wygranie, chociaż jej słońce progresywne weszło do wagi, więc oczywiście jej możliwości są duże i ona teraz widać ewidentnie. Robi to samo, co zrobił Jarosław Kaczyński przed wyborami, czyli się ociepla, staje się bardziej łagodna, staje się być bardziej taka centrystyczna w pewnym sensie. I to ją paradoksalnie zgubi w tej teraz przed drugą kampanią wyborczą, ponieważ radykalizm napędza jej wyborców. Jak się będzie taka centrystyczna bardziej, to jakby w pewnym sensie się rozwodni. Więc to może być to niebezpieczeństwo słońca w wadze progresywnego. Ale na pewno to nie jest koniec ruchu narodowego. Z tym, że jednak to zwycięstwo prawdopodobne Macron w tych wyborach prezydenckich będzie miało kolosalne znaczenie dla całej historii na przyszłość. Jeżeli chodzi o Brexit, który ugrzęźnie w tych wszystkich negocjacjach. Negocjacje brexitowe będą męczące, trudne. W gruncie rzeczy nawet w tej chwili by się wydawało, no Brytyjczycy mówią, no co, przecież nic się nie dzieje, gospodarka kwitnie, wszystko jest super w gospodarce, czyli okazuje się, że wcale nam to na złe nie wyszło. To nie jest do końca tak. Pewne procesy gospodarcze przebiegają długo, długofalowo i też Brytyjczycy zobaczą pewne konsekwencje negatywne swojej decyzji nie tak szybko, ale zobaczą. Co nas czeka w maju? Co nas czeka w maju? Mamy do czynienia trochę spokojniejszy miesiąc na tle tych poprzednich. Mamy już, wyhamowała ta kwadratura, ten półkrzyż, który mieliśmy od początku roku, więc wreszcie spokojniejszy miesiąc. Dlatego też mam więcej optymizmu troszeczkę, to widać przez wybory we Francji. Oczywiście zależy dla kogo, tak? No bo nacjonaliści nie są z tego powodu szczęśliwi, czy ci wszyscy, którym się nie podobają te zmiany. Ale powiedzmy, że bardziej liberalnie, otwarcie myślący ludzie oddychają. Co nas czeka w maju? Dwie figury, trójkąt dynamiczny, czyli taka figura, która łączy w sobie kwinkungs, łączy w sobie trygon i kwadraturę, czyli takie aspekty i harmonijne, i nieharmonijne, oraz trójkąt syntetyczny, tak zwany clean, też łączący w sobie nieharmonijną opozycję, trygon i sekstyl. Czyli będziemy mieli do czynienia z takimi dwoma trygonami, ale to nie są zwykłe trygony, tylko są takie właśnie trójkąty. Dynamiczny i syntetyczny, które niosą dosyć dużą dynamikę, ale procesy też pozytywnych zmian, tylko że w dosyć dynamicznej formie. Czyli kampania wyborcza we francuskich wyborach będzie bardzo ostra, bardzo radykalna, ale jednak w stronę zmian, korzystnych zmian chyba dla Europy i dla całej Unii Europejskiej i dla tego całego demokratycznego świata. To też będzie kampania przed wyborami parlamentarnymi, które będą miały miejsce w czerwcu we Francji. Też bardzo ważne. No i jesienne wybory w Niemczech, też niezmiernie istotne, parlamentarne. Ale tam chyba, że do niespodzianki nie dojdzie. Tutaj mamy mnóstwo wydarzeń astrologicznych, całą serię. Tak będę tak reportersko, po prostu skrótowo mówił o różnych ważnych układach, które czekają nas w horoskopach różnych globalnych w maju.
Po pierwsze, w horoskopie Anglii z 1066 roku. Księżyc progresywny w koniunkcji z Uranem. Oznacza to, że w negocjacjach związanych z Brexitem pojawią się niemiłe niespodzianki. W horoskopie Grecji Uran na ascendencie. Oznacza to, że przed Grecją kolejne potężne zawirowania, być może kolejna fala kryzysu lub przewrót polityczny, lub jakiś wstrząs, który znowu w tym kraju spowoduje, że zagotuje się sytuacja polityczna. W Gruzji Pluton kwadratura do Słońca, tego państwa, więc kolejne zagrożenie dotyczące sytuacji stabilności politycznej w tym kraju. W horoskopie Władimira Putina, który no, jest ewidentnie na fali, to trzeba uczciwie powiedzieć, że jest to jego czas wielkiej chwały. Saturn na Marsie, który rzeczywiście nie jest przyjemnym aspektem, no, ale z drugiej strony Jowisza ma na Słońcu, czyli jest bardzo skuteczny, efektywny, osiąga niesamowite wyniki, świetnie mu idzie jakby. W horoskopie prezydentury Uran na medium celi, a to już nie jest taki stabilny układ. I teraz od maja zaczniemy zauważać, że coś w jego, w tej władzy zacznie się sypać. To jest trudny czas kryzysowy. Podobnie jego tutaj też człowiek, można powiedzieć, prezydent Łukaszenka, Uran w koniunkcji z Immum Celi jego horoskopu. Dramatycznie trudny aspekt, który będzie dużym wstrząsem dla niego i może przynieść potężne zawirowania. Czyli sytuacji status quo, zachowania status quo na Białorusi nie widać, wręcz przeciwnie. W horoskopie Angeli Merkel, która się szykuje do jesiennych wyborów parlamentarnych, ma ciężki czas. To będzie bardzo trudny, nieprzyjemny miesiąc. Saturn w opozycji do Księżyca i Saturn w koniunkcji ze Słońcem, bo ona ma pełnię w horoskopie, czyli na tej pełni jej urodzeniowej Saturn przechodzi to bardzo trudny, kryzysowy moment. Widzimy też kryzysowy moment w horoskopie Franciszka, papieża Franciszka, któremu Saturn przechodzi przez Słońce. Bardzo nieprzyjemny tranzyt, bardzo trudny, bardzo bolesny, kryzysowy, niosący dosyć duże przeciążenia i napięcia w jednak starszego człowieka. W Polsce, w horoskopie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Saturn przechodzi przez ascendent i jest w opozycji do Marsa. To jest bardzo ostry, kryzysowy aspekt. Czekają nas potężne napięcia, konflikty z Unią Europejską. Czyli tak jak do tej pory obecny rząd wydawało się, że jakoś sobie tam sytuację ma pod kontrolą i wydawało się, że wszystko jest jakoś tam w kupie się trzyma, będzie miła niespodzianka, będzie przykre uderzenie. No, widzieliśmy spektakl z Donaldem Tuskiem, który samo Prawo i Sprawiedliwość mu zgotowało. Niektórzy komentatorzy mówią, że mu robi kampanię wyborczą. Tusk ma Saturna na ascendencie, więc to nie jest miły aspekt, ale to jest tak zwany aspekt nie chcę, ale muszę, jak mówił Lech Wałęsa. Więc jest to aspekt przymuszający do działania, mobilizujący, motywujący, ale też niosący pewnego rodzaju konieczność zrobienia czegoś. Więc Tusk będzie podejmował decyzję, czy będzie chciał być prezydentem. Bo moim zdaniem chyba nie będzie prezydentem, nie będzie uczestniczył w kampanii prezydenckiej, ale jakąś rolę może odegrać. W horoskopie Konkordatu Uran przechodzi przez Immum Celi. O, to jest niespodzianka, bo to by oznaczało, że że czeka nas jakiś duży wstrząs o charakterze ideologiczno-religijnym. Czyli wygląda na to, że w sytuacji, kiedy Kościół, który ma potężną władzę, sygnowaną również takim porozumieniem z obecnym rządem, coś nastąpi, jakieś załamanie, jakiś kryzys, jakiś wstrząs, jakieś napięcia potężne. Ale i w horoskopie najważniejszej postaci tego kraju, czyli w horoskopie nadprezesa Jarosława Kaczyńskiego, Saturn w opozycji do Słońca po raz drugi, retrogradując, wchodzi. To nie są miłe aspekty. Mówiliśmy, że w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego, już od kilku miesięcy o tym mówiłem, że mamy do czynienia z kryzysowymi układami, z jego Słońce progresywne wędruje przez Saturna, czyli jest dodatkowo bolesny, trudny aspekt, co by oznaczało, że Jarosław Kaczyński dostanie duży, mocny, kolejny, uderzający strzał. Czyli to nie jest dla niego łatwy czas. Zapowiadałem to wiele miesięcy temu, że ten kryzys się szykuje, no i widać to. Zaczynają spadać notowania Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze nie jest wcale, niech opozycja się nie cieszy. Jarosław Kaczyński władzy nie odda tak łatwo. To będzie krwawa bitwa i opozycja może nie doceniać jego błyskotliwości, umiejętności taktycznych i on zrobi wszystko, żeby tej władzy nie stracić. Niech sobie nie wyobrażają, będą bardzo duże sposoby, niekoniecznie siłowe, niekoniecznie agresywne, ale Jarosław Kaczyński na pewno wchodzi w trudny czas. To jest dla niego bardzo trudny czas, kryzysowy pod względem emocjonalnym, fizycznym, zdrowotnym również. W gospodarce generalnie wydaje się, że wszystko kwitnie, wszystko się kręci na wysokich obrotach. Coś tu się zaczyna dziwnego dziać w horoskopie giełdy. Mianowicie w horoskopie giełdy warszawskiej, w horoskopie WIG-u i WIG-u 20, Uran przechodzi przez Słońce tegoż horoskopu. To jest
Tranzyt to jest aspekt zmiany, rewolucji, wstrząsu, niespodzianki. Czegoś zaskakującego. Coś się powywraca. Czy to będzie kryzys? Oczywiście to jest dopiero pierwsze przejście. Aż do października będzie miało miejsce, więc między majem a październikiem coś się musi wydarzyć na giełdzie. Mocnego, wstrząsającego, dramatycznego być może nawet. W horoskopie złotego, horoskopie denominacji 1995 roku, Uran przechodzi przez descendent, przez prawą stronę. Prawa strona w takim horoskopie symbolizuje relacje, partnerstwo, układy, ale również i zagranicę. Czyli może się zdarzyć coś na rynkach międzynarodowych, co wpłynie na notowania złotego. Na razie złoty rośnie i to mocno rośnie i jego rośnięcie jest korzystne w pewnym sensie, z drugiej też nie. No, stabilność waluty jest najbardziej pożądana, więc tutaj zawirowania czy w górę, czy w dół nie są wcale korzystne. Bardzo duże wzmocnienie waluty jest zagrożeniem i bardzo duże osłabienie jest również zagrożeniem. Zależy od takiego punktu widzenia. Duże wzmocnienie waluty jest korzystne dla zwykłych ludzi, ale dla gospodarki bardzo niedobre, ponieważ słabnie skuteczność eksportu, więc tutaj będziemy mieli do czynienia z pewnymi problemami, którym będzie trzeba stawić czoła, wątpliwie. Więc czeka nas jakiś duży, potężny, mocny miesiąc i wiele niespodzianek, na które się musimy przygotować. Dziękuję serdecznie, zapraszam za miesiąc.